Lisie bajeczki. A dzisiaj będzie wydanie bardzo specjalne, bo takie świąteczno-noworoczne. I bardzo wam dziękuję za te wszystkie tematy, które mi podrzucacie, i wszystkie bajki, jakich Lisie wersje chcecie poznać. O wszystkich na pewno opowiem, ale dzisiaj mam dla was jeszcze jedną niespodziankę od mojego gościa. Merry Christmas! No gdzie Merry Christmas? Już po świętach przecież. A, no tak, sorry. No, no właśnie od niego, no. Happy New Year! Tak więc przekazuję głos Reniferowi Rudolfowi. Książki nie masz? Nie, nie mam książki, bo dzisiaj będę opowiadał samą prawdę, a nie bajki. Aha, no dobra. Tak, bo opowiem wam dzisiaj o mojej przyjaciółce najlepszej, prawie, która się nazywa Befana i pochodzi z Włochów. Chyba z Włoch. No mówię, no z Italii. No i ona 6 stycznia zawsze roznosi italijskim dzieciom prezenty, jak są grzeczne. A jak są niegrzeczne, to ma dla nich węgielek, który im zostawia za karę. No. O, to tak jak u nas daje niegrzecznym dzieciom święty Mikołaj rózgi. Tak, tak. I ma wielki worek ze sobą, a w tym wielkim worku ma właśnie prezenty i właśnie ma te węgielki. I wcale nie jest po to, żeby zabrać te dzieci do tego worka, które są niegrzeczne, i gdzieś je wywieźć. Jakby to ktoś mógł pomyśleć, kto się nie zna, ale ja się znam, więc ja tak nie myślę. To dzisiaj nam opowiesz o Befanie? Tak, bo ja chciałem wam powiedzieć, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, że ona tak podróżuje po całym kraju i nie tylko być może, bo ma miotłę, to nie wiem, może dalej też doleci. I dlaczego ma prezenty dla dzieci? Ale mi się zrymło. To może byś zaczął, co? A, no, tak, tak, już mówię. Pewnego dnia Befana krzątała się po swojej kuchni i piekła panatone. Kogo piekła? No, panatone. Baba taka. Babę? No, baba taka ciasto. Przepyszniaste. No, wyraźniej. Oh. A nie straszysz lisy. Oj, no to chodź tu bliżej. No, nie będę ci cały czas powtarzał. Chyba tak zrobię. Jestem. No i bardzo dobrze. No, to teraz słuchaj. Więc krzątała się po kuchni i piekła te przepyszniaste panatone. No, i naprawdę jest smaczne, bo mnie poczęstowała. Mówię ci, pychotka. No. I nagle usłyszała dzwonek do drzwi. A to był niby kto? No właśnie miałem powiedzieć. To były trzej królowie. Znacie ich imiona, nie? No, bam. Nieważne, trzej królowie, każdy ich zna. Mam nadzieję, że wy ich znacie lepiej niż ten. Nie przeszkadzaj. No. I oni powiedzieli, że podróżują do stajenki, gdzie się ponoć urodził Pan Jezus, ale zgubili drogę i chcieli, żeby Befana im pokazała. No bo gwiazda ich prowadziła i nagle gwiazdy nie było, to pomyśleli chyba, że jakoś, nie wiem, jak wsiądzie na miotłę, to im drogę rozproszy, znaczy chmurzyć, nie wiem, nieważne. W każdym razie Befanie nie chciało się iść, no bo panatone było w piecu, no więc powiedziała, że musi najpierw posprzątać, musi upiec ciasto i tak dalej, no i że potem, jak już to wszystko zrobi, no to może ich wtedy zaprowadzi, ale im się strasznie śpieszyło. Niecierpliwi jacyś. No, bardzo. I strasznie im się to śpieszyło, więc pojechali sami. Czy piesa mieli? Nie wiem, może tak. I pojechali. No, a Befana, jak już sobie upiekła wszystko i wysprzątała, to była gotowa i pomyślała sobie, że może fajnie by było też do tej stajenki pojechać. No i spakowała wszystko, różne podarki dla dzieciątka i panetone jeszcze gorące. Oj, zjadłbym sobie. No, mówię ci, jakie pyszniaste. No i już
ruszyła w drogę. I tak szła, i 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 szła. No, długo szła. Ale nie znalazła drogi. No i tak od tamtej pory co roku wyrusza w podróż zapakowana prezentami, no i wąglami też, żeby poszukać dzieciątka. Ale jeszcze nie znalazła. Tak ciągle szuka? No, ale za to pomogła mi znaleźć aniołka, ja go zgubię. Ale to jest zupełnie inna opowieść. I to jest właśnie, moi drodzy, historia czarownicy Befany. Mojej przepsuły. No, dzięki Rudolf za opowieść. Zawsze chętnie. Za rok też bardzo chętnie was odwiedzę. Wszystkich zresztą wiecie. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych lisich bajeczkach. Happy New Year! Bye! Ładna krawatka. Stylowa taka. Dzięki.